Jest pan przedstawicielem globalnego koncernu, który działa na rynkach światowych, ale działa również lokalnie. Jakie są pańskie odczucia, jeżeli chodzi o tegoroczną konferencję MICEPI? To już jest drugi raz, kiedy jesteśmy na tej konferencji. W zeszłym roku na Węgrzech i w tym roku tutaj. Moje wrażenia są bardzo pozytywne. To jest dobra impreza, która w ciekawy sposób integruje branżę tworzywową z tego regionu. Daje możliwość wielu ciekawych spotkań z producentami, z dystrybutorami, z naszymi szanownymi odbiorcami. Fajna płaszczyzna, na której wiele ciekawych pomysłów może się narodzić, wiele nowych, ciekawych kontaktów. Uważam, że to jest dobry format. Taki format, który dość harmonijnie łączy tę stronę, nazwijmy ją wiedzową, czyli konferencyjną, na której czegoś nowego możemy się dowiedzieć, ze spotkaniami, tymi face-to-face spotkaniami, które również są dość ciekawą formułą, bo są krótkie, treściwe i wymagają skupienia w krótkim czasie. Wspomniał pan o konferencji. Jednym z głównych tematów były wyzwania, przed jakimi stoi obecnie branża przetwórstwa tworzyw sztucznych. Które z tych wyzwań uważa pan za najważniejsze, za najbardziej istotne dla branży w ostatnim czasie? Wydaje mi się, że dla nas jako firm producenckich najważniejsze będzie przystosowanie się do działania w tym nowym schemacie gospodarki o obiegu zamkniętym. To jest coś, co nas na pewno czeka, to jest coś, do czego doprowadzą regulacje Unii Europejskiej i z czym to jest dla nas na pewno jednocześnie wyzwanie, jak i taka sytuacja, która doprowadzi do wielu nowych rozwiązań, w których największe z firm producenckich muszą się znaleźć i muszą odnaleźć swoje pomysły na te nowe czasy. My takie pomysły już w naszym portfolio mamy i dość konsekwentnie będziemy je realizowali w najbliższym czasie. W języku angielskim używamy takiego sformułowania jak circular plastics, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym w odniesieniu do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jakie jest rozumienie definicji tego sformułowania przez koncern SABIC? No to jest to, co jest zawarte w całym tym manifestie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli te wyroby z tworzyw muszą być dobrze przemyślane, muszą dawać możliwość ich ponownego użycia, a jeżeli nie użycia w formie takiej, jakiej nadano im pierwotnie, to zastosowania ich do dobrego, mądrego recyklingu. Jakie konkretne działania chcecie Państwo podjąć w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym? My już od dłuższego czasu w naszej firmie zaczęliśmy produkować i udostępniać naszym odbiorcom materiały, które są oparte na źródłach odnawialnych. Są materiały, które są wytwarzane przez nas na bazie surowców uzyskanych z wcześniej przerobionych olejów, na przykład olejów drzewnych. To jest jedno z rozwiązań. Drugim rozwiązaniem jest to, o którym też na tej konferencji można było usłyszeć, czyli produkcja nowych tworzyw na bazie wcześniej przerobionych tworzyw, które są przetworzone w procesie pirolizy. Dzięki temu uzyskuje się zupełnie nowy surowiec, który po następnie wzbogaceniu i obróbce w krakerze daje etylen i propylen, z którego możemy uzyskać zupełnie nowe, całkowicie zgodne z tym, co produkujemy na bazie źródeł mineralnych tworzywa, polietylen i polipropylen. Te tematy będą głównym motywem naszej obecności w tym roku na targach Cannes, na które Państwa serdecznie zapraszam.